Z Ewangelii według świętego Marka. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. Ja myślę, że w tym zdaniu udało się uchwycić ewangeliście bardzo wyraźny kontrast między delikatnością, jedwabistością, przyjemnością, radością, jaka wynika z dotyku Jezusa, a tą szorstkością, którą wykazują uczniowie. Pod koniec tej perykopy napisane będzie, że Jezus te dzieci przytulał, że się z nimi bawił, że był wobec nich czuły. I to jest coś bardzo, bardzo pięknego w porównaniu z szorstkością tych, którzy się czegoś obawiają. Kiedy w naszych relacjach z ludźmi bierze udział jakaś obawa, jakiś lęk, zaczynamy być wycofani, zdystansowani, może nawet szorstcy. Jezus niczego się nie obawia. Nie obawia się, że ktokolwiek poczuje się jego dotykiem skrzywdzony. Nie obawia się, że ktokolwiek go oskarży o pedofilię. Nie obawia się tego, że te dzieci mogłyby pobiec na skargę. Nie obawia się tego, że ktoś mógłby pomyśleć coś brudnego. Nie obawia się w ogóle tych dzieci. Wie, że są czyste, wie, że są mądre, wie, że potrzebują miłości. I bez lęku daje im czułość, a one wiedzą, że są przy nim bezpieczne. Uczniowie boją się o swoją pozycję, boją się o miłość Jezusa, chcą być Jego jedynymi dziećmi. Tylko oni chcą doświadczać czułości z Jego strony. Są szorstcy, bo boją się, że coś tracą. Tak naprawdę tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem zyskują, tak jak dzieci. Do zobaczenia jutro.